Pani Dorato, wróćmy do 2014 roku, kiedy starała się Pani o kredyt mieszkaniowy. Jak to się stało, że padła Pani ofiarą oszustwa finansowego? W 2014 roku postanowiłam zakupić mieszkanie. Udałam się do pośrednika, który miał oferty różnych banków i złożyłam pełen komplet dokumentów z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego do kilku banków. Między innymi jednym z tych banków był bank BZWBK. Finalnie nie skorzystałam z oferty tego banku. Inny bank udzielił mi kredytu hipotecznego i w sierpniu 2014 roku zakupiłam mieszkanie i no, do zeszłego roku zapomniałam o tym, że w ogóle gdziekolwiek w moim życiu istniał bank BZWBK. Pod koniec kwietnia ubiegłego roku dostałam nowy egzemplarz karty kredytowej i nie potrafiłam go uruchomić, aktywować na portalu internetowym. Zadzwoniłam do mojego banku, żeby mnie poinstruowano, jak to należy zrobić. Przy okazji pani powiedziała, że bank przygotował dla mnie ofertę o zwiększenie, że mogę sobie zwiększyć limit na karcie kredytowej. Stwierdziłam, że no mam kilka wyjazdów służbowych za granicę plus wyjazd na majówkę. Mówię, a dobrze, zwiększę sobie ten limit. No i nastąpił standardowy proces weryfikacji i podczas tego procesu okazało się, że bank odrzucił moją prośbę o udzielenie mi, zwiększenie tego limitu z tego powodu, że jestem na czarnej liście, czy jakkolwiek. Czyli tak jakby straciła pani całkowicie zdolność kredytową, tak, jakąkolwiek. Straciłam zdolność kredytową. Okazało się, że no nie mogę nic zrobić, że jest dokładnie negatywny raport BIK, tak to się nazywało. No i pani w banku powiedziała mi, żebym ściągnęła sobie odpłatnie oczywiście taki raport i zobaczyła, co tam się dzieje. Dlatego w ogóle nie wiedziałam, z jakiego powodu regularnie płacę kredyt hipoteczny, spłacam kartę kredytową, nie mam żadnych zobowiązań i zadłużeń i jestem rzetelnym klientem banku od wielu lat. Pamięta pani ten moment właśnie, kiedy pani pamiętam, ten raport że ściągnęłam ten raport, trwało to kilka minut, bo był chyba w ciągu 5 minut przesłany i oczy szeroko otworzyłam, bo po prostu nie wierzyłam w to, co ja widzę. Ten raport był dość skomplikowany, bo tam każdy miesiąc był wyszczególniony i wszędzie tylko widziałam takie napisy kredyt BZWBK, wysokość raty, spłata 0, 0, 0. Mówię, nie, to jest jakiś błąd. Myślałam, że to jest jakaś pomyłka, no ale okazało się, że niestety nie była to pomyłka. Jakiej wysokości były te kredyty? Był to kredyt hipoteczny bodajże na 98 tysięcy złotych. Był limit kredytowy na kwotę 10 tysięcy złotych i kredyt gotówkowy na kwotę blisko 7 tysięcy złotych. Co pani zrobiła później po zobaczeniu tego raportu? No myślałam, że to jest pomyłka i pojechałam do pierwszego lepszego oddziału banku BZWBK, żeby to wyjaśnić. No i już w tym oddziale okazało się, że pani nie może mi udzielić odpowiedzi, bo nie zgadza się mój wzór podpisu. Znaczy podpis mój, który złożyłam versus podpis, który oni mieli w banku. No i zaczęła się taka drobna potyczka słowna między mną a osobami w tym banku. Bo ja mówię, nie proszę pani, to jest mój podpis, ja mam taki podpis na dowodzie osobistym. To, co państwo mają w systemie, nie jest moim podpisem. Przyszedł kierownik oddziału, w którym wtedy byłam. Zaczęłam rozmawiać i zaczęłam tłumaczyć, jaka była historia, dlaczego ja tutaj jestem. No i ten pan powiedział mi, żebym się udała do innego oddziału banku, na Plac Zbawiciela. To był 8 oddział banku BZWBK, bo tam został udzielony ten kredyt. Więc niby pani. Niby mi. Więc już całkowicie zdenerwowana, wyszłam z tego banku, zadzwoniłam do prawnika. Prawnik mi poradził, żebym pojechała w pierwszej kolejności na policję. Więc pojechałam na policję, czekałam blisko 3 godziny, żeby ktoś mnie tam przyjął, no ale na policji się dowiedziałam, że no niestety muszę najpierw pójść do banku, żeby mieć jakąkolwiek dokumentację, że jest jakaś nieprawidłowość, żebym w ogóle była partnerem do rozmowy na policji. Pojechałam następnie na Plac Zbawiciela do 8 oddziału banku BZWBK, gdzie no oczekiwał na mnie już dość zdenerwowany pan kierownik. Już nie pamiętam dokładnie, jak ta rozmowa przebiegała. W każdym bądź razie ja żądałam dokumentów wszystkich, wydania mi wniosków kredytowych, gdzie są moje rzekome podpisy. Powiedziałam, że oczekuję, żeby natychmiast mnie wykreślono z tej historii Biura Informacji Kredytowej. No i tak zaczęła się ta cała historia. No, było to końcem kwietnia. Jakie działania podjęła policja? Byłam przesłuchiwana kilkukrotnie. Oczywiście wiązało się to z braniem urlopów pracy, ze stresem niesamowitym.
Jakie taktyczne działania zostały podjęte, nie wiem, bo nie jestem osobą uprawnioną do tego, żeby udzielać mi takich informacji. Natomiast ja byłam kilkukrotnie przesłuchiwana na różnych komendach policji. Również byłam przez kilka godzin, składałam swoje podpisy, bo też musiałam tak jakby weryfikować, że to nie ja złożyłam ten fałszywy podpis. No właśnie, czy pani była podejrzana o to, że sama pani wzięła na siebie kredyt, a teraz udaje pani ofiarę? Podejrzewam, że policja musiała zweryfikować wszystkie okoliczności i możliwości. Natomiast co ciekawe, ja w 2015 roku, w styczniu, zmieniłam dowód osobisty i zmieniłam adres zameldowania na miejsce zameldowania mieszkania, które zakupiłam. I mój dowód osobisty był nieważny od stycznia 2015 roku, a wszelkiego rodzaju zobowiązania kredytowe w banku BZWBK, jak również otwarcie konta i wszystko, co się wiązało z wszelkimi aktywnościami bankowymi, zostały zaciągnięte i miały miejsce w 2016 roku. Czyli ktoś brał kredyt na pani nieważny dowód. Nieważny dowód osobisty, tak. Mało tego, te kredyty zostały potwierdzone sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu, o zarobkach z poprzedniej mojej firmy, w której pracowałam. Nazwa firmy była prawidłowa, nazwa stanowiska była prawidłowa, nieprawidłowa była kwota moich zarobków i dane osób kontaktowych, w sensie księgowej i osoby, która wystawiała te dokumenty, również były sfałszowane, były podane osoby, które w ogóle nie istniały. Tak. Co pani wie na ten moment o ludziach, którzy ten kredyt wzięli? Nic nie wiem. Nic mi nie wiadomo, kto wziął ten kredyt. Natomiast no, z tego, co mi wiadomo, musiało dojść do dosyć dużych nieprawidłowości, braku kontroli, braku procedur wewnątrz samego banku, bo nie była to osoba z zewnątrz, która przyszła z, nie wiem, zagubionym dowodem osobistym, bo ja go nie zagubiłam, tylko musiało to być proces akceptacji różnych nieprawidłowości już wewnątrz banku. Co ciekawe, biorąc pierwszy kredyt, rzekomo w tym BZWBK hipoteczny, nigdy nie spłaciłam żadnej raty, więc bardzo szybko stałam się nierzetelnym klientem dla tego banku. I ten bank, pomimo tego, że byłam dla niego nierzetelnym klientem, nadal udzielał mi kolejnych kredytów, co jest wszelkim procedurom. W jaki sposób zareagował bank? Pan kierownik udzielił mi informacji, że wykreślenie mnie z biura informacji kredytowej to jest procedura, która trwa 30 dni. Dosyć uniesiona w nerwach. Powiedziałam, że oczekujesz do końca tygodnia. Państwo mnie stąd wykreślicie, bo jak nie, to podejmę jakieś inne środki. No w ciągu 2 dni dostałam informację tylko i wyłącznie słowną, że zostałam wykreślona z tego Biura Informacji Kredytowej, natomiast nigdy nie zostało to w żaden sposób oficjalny potwierdzone do teraz, bo 2 lutego dopiero bank się odezwał. Ja się skontaktowałam z prawnikiem, prosiłam, żeby reprezentował moją osobę w tej całej sytuacji, bo czuję się pokrzywdzona i bardzo głęboko oszukana w tej sytuacji. Mój prawnik kilkukrotnie wysyłał różnego rodzaju pisma do banku. Pierwsza odpowiedź przyszła bodajże chyba w grudniu i była to odpowiedź, że bank prosi o notarialne potwierdzenie mojego podpisu na pełnomocnictwie dla prawnika, co no może jest jakąś standardową procedurą, ale na pewno jest graniem na zwłokę. Kolokwialnie mówiąc, z psychologią. Oczywiście wiązało to się z kolejnym dniem urlopu, z umówieniem się do notariusza, z poniesieniem kolejnych kosztów przeze mnie, po to, żeby prawnik mógł dalsze pisma przysyłać do banku. I 2 tygodnie temu bank przesłał 2 odpowiedź, że współpracują z organami ścigania, że rzeczywiście tak jakby potwierdzają, że mogło dojść do przestępstwa w tym banku i że wykreślili mnie z tego rejestru Biura Informacji Kredytowej i że mają nadzieję, że ta odpowiedź jest wystarczająca. Usłyszała pani kiedykolwiek słowo przepraszam? Nie, nawet nie usłyszałam słowa przepraszam. Nikt się nawet nie próbował ze mną skontaktować. Nawet po naszej stronie prawnika i mojej utrudnione było, a w zasadzie niemożliwe skontaktowanie się z rzecznikiem prasowym banku. Nie chciał z wami rozmawiać? Nie. Czego by pani oczekiwała po zakończeniu tej sprawy? Przede wszystkim oczekiwałabym, żeby ktoś mnie przeprosił, bo zostały naruszone moje dobra osobiste. Zostało nadszarpane moje dobre imię. Ludzie, którzy z mojej poprzedniej pracy zostali przesłuchiwani, no to oni wiedzieli, że zostali przesłuchiwani, bo
ja zostałam oszukana, natomiast no, w korporacji, w której pracuje blisko 200 osób, rodzą się plotki. Doszły do mnie takie niemiłe informacje, że o Boże, co ona zrobiła, że w jej sprawie jest prowadzone jakieś śledztwo do policji. No, dużo nieprzyjemności mnie spotkało z tego powodu. Musiałam wziąć wiele dni urlopu, wiele stresu, wiele nieprzespanych nocy. Odwołany wyjazd na weekend majowy w zeszłym roku, który no, kosztował kilka tysięcy złotych. No, nie ukrywam, że przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ktoś mnie przeprosił, aczkolwiek również oczekuję jakiegoś zadośćuczynienia ze strony instytucji, która mnie oszukała. Na koniec zapytam Panią jeszcze, który moment w tej całej walce o w ogóle o dojście prawdy i sprawiedliwości był dla Pani najgorszy? Tak naprawdę nie ma tutaj lepszych i gorszych momentów, bo pierwszy moment, kiedy się dowiedziałam, że do czegoś takiego doszło, był dla mnie bardzo stresujący i był dla mnie szokujący. Natomiast teraz dla mnie dość nieprzyjemne jest takie poczucie, że instytucja tego banku całkowicie mnie ignoruje. Bardzo Pani dziękuję i bardzo życzę z całego serca, żeby ta sprawa jak najszybciej miała swój koniec pozytywny dla Pani. No, dziękuję bardzo.